Witam Was. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj zajmiemy się taką ciekawą roślinką, o której ogólnie słyszy się teraz ostatnimi czasy coraz więcej. Mam tutaj na myśli gojnik. Tak jest. Gojnik jest to dosyć ciekawa roślina. On też czasami jest nazywany libańską szałwią na przykład lub górską herbatą, też często go tak nazywano. Ponieważ on rośnie dość wysoko w górach, czyli jest praktycznie czasami bardzo wolny już od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Mam tutaj na myśli bardziej samochody, które jeżdżą, czy jakieś pola uprawne, traktory, które sypią i nie wiadomo co jeszcze, ponieważ jest on dosyć wysoko. W starożytności on już był nawet używany, ponieważ podawano go tam już różnego rodzaju żołnierzom po to żeby po prostu mieli więcej siły, żeby szybciej się regenerowali, żeby szybciej im się rany goiły, tego typu rzeczy po prostu, żeby byli lepszymi żołnierzami. W Bułgarii gojnik był tak intensywnie wykorzystywany przez ludność oraz również eksportowany. Że tam po prostu zakazano go już po części zbierania w naturze, przynajmniej na pewno na eksport, czyli gdzieś tam na zewnątrz, nie wolno go już w naturze zbierać, tylko stworzono specjalne, licencjowane pola, ponieważ było to tak intensywne, że groziło to po prostu tym, że roślina po prostu by wyginęła przez to intensywne zbieranie. Tak popularny po prostu stał się ostatnimi czasy. Tutaj mamy właśnie gojnik, tak to wygląda, mam go tutaj po prostu kupiony, no bo u mnie akurat nie będzie rosnął, czyli rośnie po prostu w takich gałązkach, jak tutaj widać. Zawiera on żelazo, magnes, cynk, wapń, fosfor, selen, kobalt, miedź. Zawiera również flawonoidy oraz olejki eteryczne. On bardzo często był stosowany również w różnego rodzaju przeziębieniach, grypach, w kaszlu na przykład również był stosowany, w zapaleniach oskrzeli również był stosowany. Bardzo fajnie wzmacnia nam również odporność organizmu. To akurat jest bułgarski gojnik oryginalny, który stamtąd mam. Przywiózł nam go taki bardzo dobry znajomy kiedyś stamtąd. Dodatkowo wzmacnia pracę nerek, prostaty. Pomocny również w zapaleniu dróg moczowych, czy pęcherza moczowego. Tutaj również bardzo dobrze działa. Pomaga chronić nas przed nowotworami również. Wspomaga nam dodatkowo układ krążenia krwi, czyli ogólnie poprawia nam się krążenie krwi w całym organizmie. Co skutkuje tym, że po prostu cały organizm jest bardziej dotleniony, co znowu przekłada nam się na wydajność naszego organizmu. Dlatego on bardzo często też jest właśnie stosowany u sportowców. Dodatkowo jeszcze przyspiesza nam gojenie się jakichś ran, jeżeli byśmy ulegli, wszelkiego rodzaju, czyli po prostu szybciej wracamy do formy. Przyspiesza nam również powrót do sił, jeżeli mieliśmy jakiś intensywny wysiłek, gdzieś coś bardzo ciężko robiliśmy, to wtedy zawsze bolą mięśnie, pojawiają się zakwasy. Tutaj również wypicie sobie gojnika może nam pomóc szybciej wrócić do formy. Dodatkowo reguluje nam jeszcze ciśnienie krwi, jeżeli byśmy mieli jakieś problemy, jakieś wahania z ciśnieniem krwi, tutaj również może nam coś pomóc przy tym. Dodatkowo wzmacnia naszą koncentrację i poprawia naszą pamięć tutaj, czyli również przy jakichś naukach, czegoś tego typu rzeczach również jest dość ciekawym wyborem wtedy, żeby się wspomóc tutaj. Opóźnia nam również procesy starzenia w naszym organizmie, żebyśmy się po prostu za szybko nie starzeli. Dodatkowo udowodniono jeszcze, że potrafi usuwać z mózgu tak zwane złogi białkowe, które są częściowo odpowiedzialne za demencję. Tutaj, czyli jeżeli ktoś ma tego typu problem, że zapomina bardzo dużo, to tutaj również właśnie może to być takim dobrym początkiem, żeby się zainteresować tą roślinką powoli. Dodatkowo jeszcze. Był też nazywany, można powiedzieć, bułgarską wiagrą, ponieważ on również oddziałuje na potencję tutaj, czyli po prostu poprawia nasze libido. Pomaga nam również w problemach z trawieniem, przy jakichś niestrawnościach, różnego typu rzeczach i tak Dodatkowo, jeszcze jest dość pomocny, jeżeli mamy coś takiego, że wstajemy rano i nie mamy już siły, czyli tak zwane chroniczne zmęczenie, ponieważ dodaje nam również energii i witalności. Co jeszcze jest jego ciekawą zaletą? Tutaj również, co może być pomocne, pomaga również przy zapaleniu zatok. Mianowicie pomaga również oczyszczać całe te zatoki. Jeżeli już jakaś infekcja wystąpiła tutaj, to wtedy pomagają również skrócić, czyli po prostu będziemy troszeczkę mniej cierpieć. Posiada również właściwości przeciwgrzybiczne, czyli jeżeli zaatakowała nas jakaś grzybica, tego typu rzeczy, możemy również się tutaj troszeczkę wspomagać tym ciekawym ziółkiem. Jeszcze jest ciekawą rzeczą, że pomaga nam również usuwać toksyny z naszego organizmu, czyli również zwiększa się wydalanie wszystkiego, co nam absolutnie nie jest potrzebne w naszym organizmie na zewnątrz, przez co będziemy od razu lepiej. Czuć się troszeczkę znowu. Pomaga nam również w anemii, jeżeli jakaś taka już wystąpiła, ponieważ zawiera, jak mówiłem, dość sporo żelaza dodatkowo posiada jeszcze właściwości takie uspokajające czyli również może być dodatkowo brany jako przy wspomaganiu przy nerwicach różnego rodzaju typu rzeczach przy atakach paniki bezsenności również na tle nerwowym takim że nie możemy zasnąć i że cały czas myślimy mamy jakieś natrętne myśli tego typu rzeczy występują przy nerwicy i tutaj również może nam to troszeczkę ukoić te problemy. To akurat ja znam. Nic fajnego, ale o tym z tego już też wyszedłem. O tym już też filmy ciekawe były, jakby ktoś szukał. Posiada również właściwości przeciwzapalne oraz antybakteryjne. Czyli jeżeli występują jakiegoś rodzaju zapalenia w organizmie, to również można tutaj po niego. Sięgnąć sobie, teraz jak my to robimy? Ja robię sobie to tak. Ja robię głównie tylko i wyłącznie na pary. Staram się go zbytnio nie przetwarzać, nic z tego czyli po prostu biorę sobie taką gałązkę. Oczywiście na jedną szklankę biorę między 2 a 4 takie gałązki. To zależy, jakie one są duże, bo jak popatrzymy, to na przykład o ta już jest mniejsza, nie? Ta już jest większa, także tego tak się też nie da za bardzo określić. Ale po prostu, jeżeli bym miał takie, to wziąłbym ich cztery. Jeżeli bym miał takie, wziąłbym ich trzy na szklankę. A jeżeli miałbym taką długą na całą paczkę, to wziąłbym dwie. <gry> Dlatego na to to tak trzeba popatrzeć, jak tego używać. I po prostu wkładam to sobie do szklanki. Czasami trzeba złamać na pół, bo może wystawać. Zalewam to sobie wrzącą wodą, nakładam przykrycie, czekam 10 minut, aż to wszystko fajnie nam się uwolni, co jest potrzebne, i wtedy można powoli zaczynać pić, oczywiście tak, żeby się nie poparzyć. Gojnik smakuje też dobrze na zimno, także można sobie przecedzić i zostawić go sobie stać aż wychłodnie też dosyć ciekawa opcja. Piję przeważnie jedną szklankę z tego na dzień, to mi absolutnie wystarcza. Bardzo fajnie jest go wypić sobie z rana, bo on wtedy dodaje nam, można powiedzieć, takiego troszeczkę lekkiego kopnięcia w cztery literki, żeby lepiej ruszyć w dzień, szczególnie jeżeli ktoś jest takim rannym muflonem, czy jakby to nazwać, że nie za bardzo mu się z rana chce. No, i kiedyś wierzono, że ta roślinka potrafi. Wygonić każdą chorobę z naszego organizmu. A jak jest naprawdę? Sprawdźcie sami. Starczy się przejść tylko do zielarni i tam go już na pewno znajdziemy. Bo akurat takiego szczęścia nie mamy, że nie wyjdziemy tutaj na podwórko i tego akurat nie znajdziemy. No chyba, że mieszkamy gdzieś bardzo, bardzo. Wysoko, tak jak mówiłem, gdzieś około 1400 metrów nad poziomem morza. On tak mniej więcej rośnie. Dobra, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą ciekawą roślinkę. Warto spróbować, bardzo fajna. My jesteśmy z niej zadowoleni, bardzo fajnie działa. Jest też energetyczną rośliną, jeżeli chodzi o energetykę organizmu, szczególnie, właśnie ta bułgarska. Którą dostałem, ona była zbierana z takiego bardzo specjalnego miejsca, można powiedzieć, świętego miejsca, nawet po części w Bułgarii, i ta naprawdę jest, jeżeli chodzi o tą energetykę witalną, taką duchowną, to czuć moc w tej herbacie. Dobra, to by było tyle na dziś, jeżeli chodzi o gojnik. Także tyle i pozdrawiam Was.